Dzisiaj mamy kolejną Ewangelię, w której pan Jezus jest bardzo poruszony kondycją, biedą, cierpieniem swojego ludu. Ewangelista zanotował, że Jezus widział, że są znękani, porzuceni jak owce nie mające pasterza, i że pan Jezus nad nimi się litował. I w historii Izraela było tak. Że kiedy lud nie mógł liczyć na pasterzy, to Bóg sam ogłaszał, że stanie się pasterzem Izraela, i echo tego motywu znajdujemy też w dzisiejszej Ewangelii. A jednocześnie Pan Jezus zachęca do modlitwy o nowych pasterzy, o nowych pracowników na żniwie. I dobrego pasterza można poznać po tym Jezusowym stylu, że nie jest obojętny na cierpienie swojego ludu, że porusza go w jakiś sposób niedola. I być może ten kryzys, czy brak powołań, z którym się mierzymy, bierze się w jakimś, w jakimś stopniu z tego, że wszyscy stajemy się coraz bardziej obojętni że nas nie przejmuje los tych porzuconych, tych znękanych, Jezus nie znajduje takich, którzy byliby wrażliwi i chętni, żeby temu zarodzić. Jeżeli będziemy pielęgnować kulturę zainteresowania drugą osobą, jeżeli będziemy pielęgnować kulturę przejmowania się, wrażliwości, szczególnie losem tych odrzuconych, tych biednych, porzuconych owiec, to na pewno to się też przełoży na powołania, bo Jezus chce mieć pasterzy według swojego serca, a więc takich, którzy są zdolni zlitować się nad niedolą.